Witam Państwa serdecznie z Targów Wydawców Katolickich, 25. jubileuszowych Targów Wydawców Katolickich, które przebiegają w takim tempie, bym powiedział, ślimaczym. Nie wiem dlaczego tak jest, bo impreza ma rozmach i no już 25. edycja, ale idzie to słabo. Nie wiem co powiedzieć, bo mamy o wiele więcej stoisk niż wcześniej, o wiele więcej książek, o wiele więcej autorów, a sprzedaż, oględnie rzecz ujmując, plasuje się w dolnej strefie stanów średnich. To dziwne. Być może z jakiegoś powodu nasi czytelnicy nie dopisali, a być może, nie wiem, jakieś inne są przyczyny. Trudno mi zgadywać. Refleksja ogólna jest taka, że ta dystrybucja, którą się próbuje skanalizować targami, poprzez swój masowy charakter traci. To znaczy wielu osobom wydaje się, że wystarczy przyjść na targi z jakąkolwiek książką, żeby zrobić może nie sukces, ale jakąś uczciwą sprzedaż. To jest myślenie błędne i to zabija tę dystrybucję, dlatego że mamy całą masę tekstów i całą masę autorów, którzy pozostają, jakby to powiedzieć, poza potocznym doświadczeniem codziennym. Tak to oględnie wyrażę. To znaczy zawarte w ich publikacjach treści nie pokrywają się z tym, czego doświadczamy w najprostszym wymiarze. Nie będę przykładów dawał, żeby się ktoś nie zorientował, że to o niego chodzi. Dominuje tutaj na tych targach wydawców katolickich, tak jak to napisałem na blogu, taki nurt terapeutyczny. Tam jakaś pani sprzedaje książki, które noszą tytuły następujące. Biografia Boga Ojca, biografia Syna Bożego, biografia Ducha Świętego. To jest oczywiście szalenie interesujące, ale autorka nie wydaje się być wiarygodna. Może się mylę, oceniam powierzchownie, ale to jest próba ściągnięcia transcendentnych kwestii do poziomu popkultury. Nie nowa rzecz, natomiast żeby robić popkulturę, to trzeba mieć pop dystrybucję, pop media, pop prezenterów, a nie stolik i halę w Arkadach Kubickiego. Tak myślę. Jestem głęboko przekonany, że żeby książka religijna, bo o takiej tu mówimy, odniosła sukces, potrzebne jest pogłębienie tych treści. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to włączenie do obiegu tego popularnego, albo tego, co tutaj miejscowi wydawcy uważają za obieg popularny, postaci świętych, o których się nie mówi, bo albo zbyt skomplikowane było ich życie, albo zbyt kontrowersyjne, albo zbyt drastyczna śmierć. I nie da się tego niestety przerobić na papkę dla dzieci. Uważam, że tylko ta droga, czyli wspominanie takich świętych, jest słuszna. Nic takiego się tutaj nie dzieje. Oczywiście ktoś powie, że to nieprawda, bo Nagrodę Feniksa dostała książka o biskupie Baraniaku. Oczywiście dostała, ale to są sprawy nasze, lokalne, które się rozpatruje w kontekstach politycznych z kolei. To oczywiście ciekawe i fajne. I mnóstwo takich publikacji jest, ale proszę Państwa, to wszystko jest spłycanie. Niestety, to wszystko jest spłycanie, bo, dzień dobry, mamy z jednej strony albo polską, lokalną politykę w oparciu o losy Kościoła, albo mamy jakąś bardzo płaską popkulturę adresowaną w zasadzie nie wiadomo kogo, do kogo, teoretycznie do dzieci i młodzieży, albo do jakichś infantylnych, bardzo dorosłych. Po tym, jaki jest ruch i co się tu dzieje, widzę, że to nie znajduje wdzięcznych odbiorców. Pytanie, czy organizatorzy i wydawcy się połapią? Chyba nie, bo wydawnictwa są dotowane i nie przestaną być dotowane, więc skoro jest dotacja, to nie ma się co przejmować sprzedażą. W związku z powyższym można wydać cokolwiek i mieć jeszcze satysfakcję i tak zwany fan, że się zrobiło coś dobrego. No, można.
No ale wierząc w życie pozagrobowe, niebo, piekło i te wszystkie historie, to ja bym był raczej ostrożny z tym komfortem. No, ale to jest moje zdanie. Ja biorę odpowiedzialność za siebie, jestem z tego wszystkiego, co robię, rozliczany na bieżąco, więc mam może mniej stresu, ale też mniej pewności. Za to dużo satysfakcji z tej swojej działalności. Proszę Państwa, jak na 25. jubileuszowe targi wydawców katolickich, słabo. Słabo. Pogoda dopisuje, publiczność, no niby jest, ale tak jak mówię, pomieszanie z poplątaniem. Polityka z jednej strony, z drugiej strony infantylizm. Pośrodku nie ma nic. Próby wprowadzenia jakiejś jakości polegają na tym, że pan Libera zachwala dramaty pana Tomczyka, których i tak nikt nie będzie czytał, ani nie będzie wystawiał. Te dramaty dostają nagrodę Feniksa i gdzieś tam sobie leżą. Tak? To nie ma znaczenia. No, polityka i infantylizm, a oprócz tego środowiskowe jakieś zabawy. To nikogo nie uwiedzie. Nie uwiedzie czytelnika masowego, tak? No, a o to zdaje się chodzi. O to zdaje się chodzi. Jakieś wewnętrzne, wąsko znane w wąskich obszarach hierarchie nikogo do książki nie przekonają. Tak? Tłumek się zrobił jak przed minister Macierewicz. No ale dlaczego minister Macierewicz siedzi na targach wydawców katolickich i o czym on tam gada? No to też jest pytanie kolejne. Tak? Jeszcze raz. Polityka i infantylizm. Nic więcej, żadnego innego sposobu na przyciągnięcie tutaj czytelników wydawcy i organizatorzy nie mają. To jest moim zdaniem zasmucające. Można oczywiście ze mną polemizować, może ja się mylę, może to wszystko nieprawda i tylko moja łapczywość, która mnie tu skłoniła do przybycia, wpływa na tę ocenę. Ja po prostu z tego powodu, że nie zarobiłem tyle, ile w zeszłym roku, krytykuję organizację i samą imprezę. Oczywiście przyjadę tu za rok, nie ma wątpliwości. Natomiast wiem, że jest problem książki religijnej. To nie jest mój problem. To nie jest mój problem, ale ten problem istnieje i wszyscy się zastanawiają, co tu zrobić z książką religijną. No, wydawać oczywiście książkę religijną, czy dotować książkę religijną. Nie. Tak? A także nie pozwolić na to, żeby ta książka religijna się infantylizowała i nie pozwolić pisać autorom niczego nie rozumiejącym albo rozumiejącym niewiele. Jest dużo książek księży i ci księża robią moim zdaniem rzeczy niedopuszczalne. To znaczy, no, to jest jeden festiwal kokieterii. Tam jest książka, którą ksiądz Andrzej Luter napisał wespół z Jerzym Szturem. Nie wiem po co, no ale jest taka książka. Mamy książki jakichś młodych księży, którzy usiłują do młodzieży trafić. 100 razy o tym mówiłem. To jest zła droga i całkowite pomieszanie. Nie ma czegoś takiego jak trafienie do młodzieży. No ale dobra, są próby. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek się tym zainteresował. Ale życzę wszystkim autorom zdrowia, szczęścia i powodzenia i mam nadzieję, że zdobędą te swoje parę złotych oraz tę namiastkę popularności, o którą przecież tak naprawdę chodzi i że będą z tego zadowoleni. Ja bym to wszystko przerobił. W dodatku odgórnie, za pomocą kategorycznych bardzo poleceń. Nikt na to mi oczywiście nie pozwoli, więc wszyscy mogą spać spokojnie. Do niczego takiego nie dojdzie. No ale taka jest sytuacja. Zobaczymy, co będzie dalej. Przed nami jeszcze 2 godziny, a potem cały jutrzejszy dzień. Być może coś się zmieni, a być może nic. Będziemy się cieszyć albo smucić. Zobaczymy jutro w okolicach godziny 18. Bardzo Państwu dziękuję. To mówił Gabriel Maciejewski z 25. jubileuszowych targów wydawców katolickich w Warszawie, w Arkadach Kubickiego. Dziękuję za uwagę.